Witam Was serdecznie z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę Wam, w jaki sposób udrożnić syfon w zlewie, w wannie, w muszli klozetowej za pomocą chemicznego środka, jakim jest świder, granulat do udrażniania. Są też różnego rodzaju inne środki, więc tak naprawdę wybór na rynku jest tego duży. Jak widzicie, jest to bardzo niebezpieczny środek, to znaczy już sami widzicie. O, tu mamy po kolei podrażnienia, uszkodzenia oczu, nie wdychać, więc naprawdę trzeba zachować szczególną ostrożność i nie zostawiać otwartego opakowania ani całego procesu czyszczenia przy dzieciach. Najlepiej, żeby dzieci były poza danym pomieszczeniem i oczywiście sam ten preparat powinien być zabezpieczony gdzieś, żeby jakieś dziecko przypadkiem go nie zjadło, ale dobra. Świder, granulat do udrażniania. Już kilkukrotnie używałem tego środka, więc myślę, że warto Wam go przedstawić. To, co istotne, jeżeli chodzi o instrukcję, zobaczmy sobie. Tu jest sposób użycia: do syfonu zlewu, wanny lub muszli klozetowej wsypać 2 łyżki stołowe preparatu, czyli takie łyżki, duże po prostu, stołowe. Dalej. Wlać około 0,5 litra gorącej wody, w razie konieczności operację powtórzyć. Tutaj mam czajnik, dokładnie 0,5 litra wody, który przed chwilą został zagotowany, więc woda jest gorąca. I ostatnia rzecz. Zaraz złapiemy ostrość tylko. O. Profilaktycznie stosować co tydzień. Co tydzień. Ktoś może pomyśleć, że zbyt często. Nie. Jeżeli używamy sporo zlewu, no to ten zlew pewnie będzie się zabrudzał. Chodzi o syfon. Syfon to jest miejsce, w którym zawsze woda jest. Dzięki temu nie czujemy odoru z rur, że tak powiem, wchodzącego do mieszkania. Tak więc syfon musi być. I w tym syfonie zawsze gromadzi się jakiś brud, coś tam zawsze zostaje, jakieś resztki jedzenia, to co po prostu wleci nam tutaj do tych dziurek, tak? Czyli do odpływu. Oczywiście, jeżeli mamy jakieś dodatkowe sitko, to bardzo dobrze, bo lepiej wziąć i te sitko po prostu wyrzucać zawartość tego sitka do śmietnika, ale jeżeli nie mamy, no to mamy podobnie jak i u mnie jest. Dobra, żeby zastosować teraz ten środek, moją dobrą radą przed zastosowaniem właśnie tego świdra albo jakiego innego tak naprawdę środka, to jest włączenie gorącej wody na około może minutę, pół minuty. Chodzi o to, żeby ciepła, gorąca woda wpłynęła już w odpływ, w całym kolanku, że tak powiem, w syfonie, żeby już była ciepła woda, żeby wszystko tam zaczęło się rozpuszczać minimalnie, że tak powiem, a potem świder zrobi resztę, żeby tak od razu do zimnego tego nie wsypać, więc włączamy ciepłą, gorącą wodę. Jeszcze chłodna. Ok, już jest ciepła. Ok, jest już gorąca, czekamy jakieś 20-30 sekund. Chodzi o to, żeby rozgrzać tak jakby rury, żeby ten brud, jaki tam jest, ewentualnie zebrał się. Ok, wystarczy. Dzięki temu, że jest gorąca woda w rurach, w całym kolanku, szybciej rozpuszczają się wszelkie brudy i taki środek działa znacznie skuteczniej. To tak samo jak myjemy ręce w zimnej lub ciepłej wodzie. W ciepłej umyjemy od razu, a w zimnej czasami trzeba 2-3 razy myć, bo po prostu brudnie schodzi. Dobra, jak zastosować, to już wiemy, czyli otwieramy sobie opakowanie. Do środka wsypujemy 2 łyżki stołowe. Różne inne preparaty mogą troszeczkę inaczej działać, tak więc zawsze instrukcję trzeba przeczytać. Ten świder naprawdę dobrze sobie radzi, tak więc mogę go spokojnie polecić. Ok, takie to są granulki okrągłe, tak jak widzicie, takie kuleczki, jak żwirek silikonowy dla kota mniej więcej. Wsypujemy. Druga łyżka. I nie więcej. Nigdy nie robimy więcej.
niż na opakowaniu, bo może coś się stać. Zawsze dokładnie tak, jak na opakowaniu jest napisane. Ok, dwie to dwie. Tak jak pisało na opakowaniu, lepiej powtórzyć operację, niż ryzykować, że wsypiemy tu 4 i będziemy kombinować. Nie o to tutaj chodzi. Producent przewidział 2, to tak zrobimy. Ok, wsypane. I zgodnie z opakowaniem sprawdzamy jeszcze raz sposób użycia. Tak, pół litra porcji wody. W razie konieczności operację powtórzyć profilaktycznie. Tak. Tak więc wlewamy teraz pół litra gorącej wody. Mamy już zagotowaną, tak jak mówiłem, więc jest gorąca. I zostawiamy. W tym momencie środek już nam działa. W syfonie zacznie rozpuszczać wszystko, co tam jest. Jakieś papiery, z tego co było tu rozpisane, to tak rozpuści każdy tłuszcz, papier, odpadki kuchenne, watę oraz inne zanieczyszczenia. Więc tutaj chodzi o to, że po prostu tak jak w syfonie, tutaj zostaje zawsze woda do tego poziomu, jak rura ma kolanko, do tego poziomu. Chodzi o to, żeby to wszystko tu rozpuścić, jeżeli coś zostaje na rurach, na obrzeżach, na ściankach, tak żeby to rozpuścić i po prostu niech idzie już w kanalizację. Dzięki temu będziemy mieli znowu pełny przepływ, pełną wydajność odpływu. I to samo możemy stosować w wannach, w prysznicach, w różnego rodzaju innych jakichś miejscach, gdzie po prostu woda stoi, a trzeba ją przeczyścić. Dobra, tak więc zostawiamy teraz. Tutaj nie pisze, co prawda, na opakowaniu na jaki czas wlać pół litra gorącej wody, w razie konieczności powtórzyć. Wystarczy, że to teraz zostawicie sobie tak na jakieś, nie wiem, 10-15 minut i potem gorącą wodą po prostu to spłuczecie. Rury się już same przeczyszczą. Jeżeli będzie trzeba, to można jeszcze raz wykonać taką samą operację. Jak widzieliście, jest to bardzo proste. No i raz w tygodniu oczyścić w ten sposób zlew, który często jest używany, to myślę, że nie jest żaden problem. Jeżeli ktoś rzadko używa zlewu, bo głównie zmywarki używa, to raz w miesiącu powinno wystarczyć takie czyszczenie, a będziemy mieli pewność, że po prostu rury, że kolanko, że wszystko jest tam oczyszczone, w syfonie nie zbiera się jakiś brud, po prostu on się rozpuszcza za pomocą tego środka. Dobra, sprawa jest prosta, nie będziemy się rozszerzać. Ja tu mówię akurat o świdrze, ale można używać wielu innych środków, które do tego służą i też idealnie się sprawdzają, jakieś krety, no i wiele, wiele innych. Najważniejsza sprawa to jest to, żeby po prostu to robić, bo jeżeli tego nie będziecie robić, to woda będzie wolniej spływać, brud będzie się w kolanku cały czas zbierać, nigdy idealnie tam czysto nie będzie i przez to może Wam się kiedyś zapchać, no i przez to będzie Wam woda bardzo wolno spływać, a być może pod zlewem będzie Wam kapać z uszczelek, a nie o to chodzi, bo woda po prostu będzie na tym poziomie mniej więcej, jak jest zlewozmywak. Dobra, powiedzmy, że już mamy pół godziny za sobą, ja już takie czyszczenie wykonałem, nie ma tu żadnych bąbli i tak dalej. Gdybyście dali więcej niż dwie łyżki, no to być może mielibyście tu jakąś pianę, więc nie róbcie tak. I teraz po, powiedzmy, 10, 12, 15, 30 minutach, jak tam chcecie, włączacie gorącą wodę, tak na, myślę, 30 sekund, minutę. Chodzi o to, żeby to wszystko rozpuścić. Tak więc włączamy. I cały syfon teraz już się całkowicie przyczyści. No i właśnie tak wygląda proces czyszczenia. W sytuacji, gdy dalej macie jakiś problem, robicie dokładnie to samo. Już teraz szybciej to pokażę. Okay, pamiętajcie, żeby otworzyć te opakowanie, trzeba mocno nacisnąć tutaj na te ścianki, a dopiero potem odkręcić, a potem rzucić łatwo. Takie zabezpieczenie głównie przed dziećmi. Ok, i znowu dwie łyżki. W rurze mamy znowu gorącą. W syfonie mamy znowu gorącą wodę, więc wsypujemy. Znowu wsypujemy. Drugą łyżkę i pół litra gorącej wody wlewamy. Tak więc bierzemy sobie czajnik znowu, wlewamy pół litra wody. Okej. Nie więcej.
w czajniku. Ta woda, która jest gorąca w układzie, ona jest za słaba. Chodzi o to, żeby dać gorącą taką bardzo. Więc lepiej przygotować wodę w czajniku i te pół litra wody wlać. Nie lejcie litra ani półtora, bo wtedy środek nie będzie miał tej siły działania. Nie lejcie też mniej, bo będzie no nie tak jak ma być. Ma być dokładnie pół litra według czajnika i wlewamy tutaj i zostawiamy. Poczekajcie chwilę, tylko zagotuje się woda. Ok, woda się już zagotowała, tak więc wykonujemy drugą czynność. Czyli, że tak powiem, powtarzamy to co przed chwilą, tak żeby dokładnie oczyścić wodę. Więc pół litra wody sprawdzamy, tu jest akurat mi się litr wlało, więc nie cały czajnik wleje. Ok, wystarczy. Pół litra wody wlane. I ten środek teraz już wpływa w syfon i w syfonie oczyszcza, wszystko rozpuszcza, co tam tylko się znajduje. Tak więc myślę, że chyba sprawa jest załatwiona, powtórzone dwukrotnie. Jeżeli ktoś dawno tego nie robił, to warto za pierwszym razem zrobić dwa razy, a potem co jakiś czas powtarzać. Dobra, kicia, nie przeszkadzaj. Ok, z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam. Tam śmierdzi, nie patrz. Tam się czyści wszystko. I oczywiście po jakichś 10 minutach gorącą wodą spłuczcie cały zlewozmywak, tak żeby spłynęło tam z litr, 2 litry wody, żeby wszystko się po prostu oczyściło w syfonie. Trzymajcie się, pozdrawiam, zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału na YouTubie. Komentujcie, jeżeli macie jakieś inne sprawdzone środki, piszcie jakie. Łapka w górę i do zobaczenia w kolejnym poradniku.